Kiedy ostatnio natrafiliście na cheatera? Temat anti-cheata i cheaterów w Counter-Strike'u 2 to obecnie jedna z najczęstszych dyskusji wśród społeczności. Ciężko się dziwić, kiedy Premier Mod, który miał być konkurencją dla FaceIta, jest obecnie cały czas zalewany przez ludzi używających wspomagaczy. Wielu już dawno straciło cierpliwość i przeniosło się po prostu na FaceIta, gdzie ciężej na swojej drodze znaleźć cheatera. Tego zdania jest wielu profesjonalnych graczy, a także zwykłych osób, którzy mają już dość zastanawiania się, czy ta osoba, na którą gra, jest po prostu tak dobra, czy jednak jest zwykłym oszustem. Niedługo ma się to zmienić. Już kilka miesięcy temu dziennikarz Richard Louis miał dla nas swoje własne przypuszczenia, że anti-cheat cały czas pozostaje najważniejszą rzeczą dla Valve i obecnie jest w fazie produkcji. Wydaje się teraz to potwierdzać. W podcaście od Mozeza, Spanja i Janko w zasadzie cała trójka podzieliła się kulisami rozmów z deweloperami Counter-Strike'a 2 podczas Majora. Przykładowo Mozes stwierdził: odniosłem wyraźne wrażenie, że anti-cheat jest ich priorytetem numer 1. Do tego Spanj dodał: też odniosłem takie wrażenie. Wyjaśniono jednak, że nie mogli wchodzić w szczegóły, co tam obecnie się dzieje, bo w końcu anti-cheat i to, co przy nim jest robione, musi zostać w ukryciu, tak aby cheaterzy i twórcy tych oprogramowań nie mogli wywnioskować w ogóle, co wkrótce może nadejść. Sam urywek zobaczcie sami. No, but I got the distinct impression. Yeah. Okay. The anti-cheat is their number one priority at the moment. That's also the impression that I got. And I can't go deeper than that because they can't go deeper than that because it's anti-cheat and it's extremely secretive, but the anti-cheat is obviously a very high priority for them. Cieszy fakt, że Valve tego tematu nie olewa i cały czas nad tym pracują. W podcaście poruszono też kwestię nowych map do Counter-Strike'a 2, no i możemy potwierdzić, że pracują oni nad nowymi lokacjami, w tym możliwy jest powrót na przykład The Train. Here's another thing where I don't have any more details to, but they are working on maps. There are people working on new maps for Counter-Strike. Some of them may or may not have a train in them. Wow. Yeah. The thing is, well, no, okay. Well, Jason is actually saying that, and he's legit. Like, you, when you have, I a, when asked you have them specifically about train, and they go, "Well, we have maps being worked on, and one of them, I think, has a train on it." Yeah, so that could mean anything. It could be dust. It could be dust 3 with a train rolling through it. I don't. W niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać naprawdę dużej aktualizacji. Zresztą po Majorze wszyscy oczekują teraz drugiego sezonu Premier Moda, który ma też przynieść wiele nowości poza samym trybem. Dobrze, że prace nad anti-cheatem trwają, bo też film na przykład od Niku i Tuxa idealnie przedstawia, jak w tej chwili wygląda sytuacja w tym temacie i lekko mówiąc, no nie jest dobrze. Żeby jednak utrudnić życie cheaterom, jedna z osób o Niku Sen Trolls na YouTubie zrobił fake cheata, który sprawia, że u osoby używające tego wspomagacza, przykładowo w trakcie strzelania, automatycznie wyrzucana jest broń z ręki i wiele, wiele więcej. Kilka z tych rzeczy zobaczcie sami. Cheaters will randomly nade and molly themselves. Cheater will throw his gun randomly while shooting. Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na case battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym daily case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins. Turnieje RMR już niedługo mogą całkowicie zniknąć ze sportowej sceny Counter-Strike'a 2. Dziennikarz Richard Lewis jest zdania, że kiedy ligi partnerskie znikną w 2025 roku, co tydzień będą jakieś większe zawody pokroju Star Ladder, PGL itd. Przez to też nie będzie miejsca na turnieje z serii Regional Major Rankings i sam Richard Lewis słyszał pogłoski, że Valve ma z tego zrezygnować. Niewykluczone jest przejścia na punkty rankingowe, które miałyby być zdobywane za wybrane turnieje wysokiej rangi i potem najlepsze drużyny z tych zawodów byłyby bezpośrednio zapraszane na Majora lub też każdy turniej liczyłby się do tego największego turnieju i wtedy najlepsze drużyny z rankingu od Valve byłyby zapraszane bezpośrednio na Majora. Patrząc na ich obecny system ranking, mam nadzieję, że do tego czasu wiele jeszcze ulegnie zmianie. Pierwszy turniej tej rangi w 2025 roku nadal może mieć zawody RMR, bo Valve dopiero nad tym systemem zaczyna pracować. Brak RMR-ów i wdrożenie nowych rozwiązań miałoby wejść w życie najpóźniej w 2026 roku. Jak stwierdził OnePixel na jednym ze streamów, zastanawia się nad inwestycją w były skład duńskiego Pre
PC. Według niego mają ogromny potencjał i ich mecze ciekawie oglądałoby się na streamie. Oczywiście może być to też zwykłe gadanie bez jakiegokolwiek pokrycia z rzeczywistością, choć faktycznie mógłby być to ciekawy pomysł. Polskie ENS powróciło do rywalizacji na pro scenie po, nie oszukujmy się, nieudanym występie na majorze w Kopenhadze. O 14.30 podejmowali oni Akademię Organizacji Aurora, którą bez większych problemów udało im się pokonać 2-0 w mapach. W następnym meczu w ramach zamkniętych kwalifikacji Thunder Peak World Championship zmierzą się z polskim Enterprise, a data ich spotkania nie jest jeszcze ustalona. Zakończyła się faza grupowa 47. sezonu europejskiego ESL Challenger League. Najlepiej z naszych ekip zaprezentował się miks brazylijski Luz z takimi graczami jak Prism, Virtuoso, Polo itd. Zajęli oni trzecie miejsce w grupie C, zaraz pod nimi znalazło się Rebels z bilansem 2-3, no i Nine zakończyło zmagania na 6. lokacie w grupie D, nie wygrywając ani jednego spotkania. Już wkrótce zacznie się drugi etap z High Seed, a także Medium Seed Group. Najniżej ulokowane drużyny swoje zmagania zaczną dopiero 20 kwietnia. W czwartek niestety doszła do nas smutna informacja. Kinguin ogłosiło, że eSports Performance Center ulokowane w Warszawie zostaje zamknięte po ponad 5 latach działalności. Umowa najmu budynku dobiegła końca, a biura firmy zostają przeniesione do miasta. Warto pamiętać, że właśnie na tym obiekcie trenowało wiele czołowych ekip, m.in. z Ameryki, przykładowo Complexity, Wildcard czy też Imperial. Ogólnie przez eSports Performance Center przewinęło się ponad 300 drużyn i prawie 1800 graczy. Założyciel Kinguin powiedział jeszcze: przyjdą z czymś nowym dla społeczności e-sportowej, na co w 100% zasługujemy. Jestem szczerze ciekaw, co to będzie. No i na sam koniec mamy dalszy ciąg kwestii związanych ze skinami i update'ami Valve związanymi z handlem. Ostatnio otrzymaliśmy aktualizację, że wytradowany bądź kupiony przedmiot będzie niewidoczny dla innych w naszym ekwipunku przez 10 dni. Teraz mamy dalszy ciąg działań. 4 kwietnia wyszła zmiana, dzięki której każda witryna, która korzysta z peer-to-peer, nie będzie już w stanie potwierdzić, czy transakcja faktycznie została zrealizowana. Wszystkie rynki, strony z lootboxami, a także typowe kasyna będą musiały używać botów lub rozszerzeń, aby mieć pewność, że transakcje przebiegły prawidłowo. Ma to na celu umożliwienie Valve łatwego blokowania botów różnych witryn, ale nadal będą one obecne, ponieważ mogą funkcjonować z kryptowalutami lub używając rozszerzeń do weryfikacji transakcji. Do tego rynki skinów będą musiały całkowicie zrestrukturyzować swoje funkcjonowanie i prawdopodobnie nie będą działać przez kilka dni. Słani oficjalnie wycofuje się ze sceny Counter-Strike'a. Powodem takiej decyzji jest stracenie pasji do gry, bez której nie wyobraża sobie kontynuowanie przygody jako analityk bądź trener. Słani odszedł z organizacji G2 w grudniu, wtedy zastąpiła go polska legenda Wiktor Tazwojtas. Na sam koniec Słani stwierdził jedynie: gdyby ktokolwiek powiedział mi 2 lata temu, że wygramy IEM Cologne i IEM Katowice ze mną jako trenerem, pomyślałbym, że zwariowałeś. Ale okazało się to rzeczywistością i była to najlepsza część mojego życia. Slime, do niedawna jeszcze zawodnik Sprout, ostatnio dołączył do formacji Sashi. Duńczyk wszedł do tej drużyny w trudnym czasie. Na ten moment zajmują oni dopiero 142 miejsce na świecie i ogólnie ich występy były bardzo dalekie od idealnych. W międzyczasie Nixon został posadzony na ławkę rezerwowych. W tej chwili w ich składzie brakuje już tylko ostatniego elementu układanki. Po tym jak z drużyną Team Secret pożegnał się Innocent, oni cały czas szukali kogoś na jego miejsce. Teraz już oficjalnie mogli poinformować, że ich 5. zawodnikiem został portugalski gracz Nopay. Przedstawili także ich nowego trenera, którym został Juve. Wcześniej znany z m.in. Into the Breach. Organizacja One Win przed godziną 16 ogłosiła ich nowy skład na zbliżający się sezon. W formacji wylądowali tacy zawodnicy jak Buster, Nilan czy też Latik. Ich pełną ekipę macie w tej chwili na ekranie. Po 3 miesiącach przerwy od profesjonalnej gry powraca była gwiazda Tailu Bentet. A wszystko to za sprawą indonezyjskiej organizacji Bigetron, która ogłosiła, że z przytupem chcą wejść w scenę Counter-Strike 2. W składzie poza nim mamy 2 byłych zawodników MAG, którzy uczestniczyli w azjatyckich RMR-ach, a także 2 graczy amerykańskiej kontrowersyjnej drużyny Rocket, Nero i Aleph. No i na sam koniec strefy transferowej, byłe trio Bad News Bears łączy siły jako mix o nazwie Retirement Home i dostali oni zaproszenie do kolejnego sezonu amerykańskiego SEA Advanced. Ich skład macie w tej chwili na ekranie. And Bodemaster will be contesting Favin, who apparently doesn't need any utility to blind him. The sniper has gone down and Favin opening up with a 3K onto the site. No. Jeśli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podejrzeć swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.